Zwykły Minecraft jest bardzo fajny. Możesz biegać i eksplorować świat, lutować w wioski, zbierać surowce w jaskiniach lub, tak jak ja, ginąć w netherze od brutali. Lecz co gdybym do dyspozycji miał tylko jeden blok, który daje mi potrzebne do przetrwania materiały? Przed wami Minecraft One Block, a oto jak przeżyłem swoje pierwsze 50 dni na tym świecie. No dobra, także jesteśmy sobie na naszym jednym bloku i co no, wypadałoby chyba zacząć sobie ten blok niszczyć, jakby nie patrzeć, więc możemy powoli go sobie tutaj zacząć niszczyć. Okej, pierwsza skrzynka, w ogóle co tutaj dostajemy? Okej, jajko i dwa... ten jabłko, okej, spoko, może być. Dobra, zróbmy to tak basicowo strasznie, ale dobra. Po chwili kopania, nie dość, że delikatnie powiększyłem swoją platformę, to dodatkowo trafił mi się mój pierwszy towarzysz. Okej, czyli pierwszą fazą są oczywiście plainsy. Dajcie znać w komentarzu, jak ją nazwać, nie? Nazwijcie Marsos. Dobra. Skrzynka? Okej, nasionka tego. Zboże, może być. Tylko i tak nie mam wody jeszcze, nie? Więc to jest jakby lipa trochę. Ale spokojnie, tutaj wodę niedługo powinniśmy dostać, z tego co pamiętam. Okej, i teraz chyba dostaniemy wodę, jeśli nie mylę. Albo i nie. O, okej, jest. Niedługo po tym wybudowałem dodatkowe platformy. Na jednej znajdowały się drzewa, na drugiej zasadziłem swoje zboże, a na trzeciej zdecydowałem się umieścić wszystkie zwierzęta. Jestem zwarty i gotowy na kopanie kamienia. I... o, no i tak jak myślałem. Ej, dobra. Tak długo na to czekałem, na tę chwilę. Come on. Pyk. Pyk. Jak pięknie, Boże. Wywalaj mnie z tym szrotem. No, od razu lepiej. Motykę też wywalę. Ty, to marchewki nie zasadziłem, czekaj. Zapomniałem. Wow. Ej, ale że masz rumowa krowa? To jest. Mam... Czekaj, czy mi się wydaje, czy właśnie nieskończone źródło jedzenia? Chwilę mam. Gdzie jest? To jest crafting. Chodno tu. I tak. O. O, stary, dobra. Tak to ja mogę żyć. Ja zawsze są ustawione, nie? Skóra. Ale że sprusowe drewno. O, stary, dobra, czekaj. Okej, pierwszy wrogi mob. W zombiach. W skórzonej czapce. Żeby się nie palił, oczywiście. Przemyśleli to w sumie. Variety chest, okej. Ok jump. Ok jump. Kolejne króliki. Wierzcie, lepiej to jest zwierząt. Co tu się dzieje? Co dużo tu jest tego? Nie, no, no, jakiś. Ja pierdzielę Gangolsena i lui. Nie wierzę w to. O, trzeba, czekaj. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Akurat priorytety dla mnie. I to w sumie jestem ciekawy, skoro zombiaki miały ten skórzaną czapkę, żeby się nie paliły. To jestem ciekawy, czy szkielety też takie będą miało. Nie, proszę. Ja, jak blisko było. Nie, co ja robię? Mi stałem. Jeden hit. Jeszcze jeden. Jak on tutaj mnie wybuchł, to ja pierdzielę, nie? Zagapiłem się totalnie. A robię tak i pyk, czek łóżko i pierwsze przez pana noc, no uczęs. Walk jump. Zaczynamy dzień trzeci. Ile tych królików tu będzie? Co się dzieje? O! Muzyczny chest. O co mi te płyty, ty? Co ty dupę robisz? Skrzyneczka, wandering traderowa, okej. Okay. I mapę dostałem pustą. Mogę sobie normalnie mapę zrobić taką. No zróbmy co. Dobra, no... To ma ciekawy kształt, nie powiem. Ale to nie było zaplanowane. Oj, dobra. I upgrade tego w ogóle. No i na faza. Co jest? Ale faza. Tundra. Śnieżne, śniegiem pokryte lądy z icy hands, okej. Okay. Jakimiś tam, wiadomo, lodowcami, tak? I tak dalej, okej. Okay. No chance, w końcu. O mój Boże. Dobra, git. Wiecie co, te króliki trzeba wybić, nie będę... Nie po polu, nie posionym. Króliki, one tak mogą? Ty, Mendo. Wracaj tu. Przykro mi, no słuchaj. No właśnie, ono tu. Nie, wróć się. Rybiańczyk miastowy. Dobra, ja robię eksterminację królików, nie? Mam to w dupie.
Ile ich tu kurde nasrało. Tu jeszcze jedna się, dwa nawet tu się kryją. Jedna chłop mi marchewkę opędzlował. Ja nie wiedziałem, że tak potrafią. Dobra, pójdźmy z panką w sumie, żeby było bezpieczniej trochę. Rakota? Na tundrze? Dobra, nie rozumiem tego, ale nie rozumiem, ale buja. Ups, ty, no trochę biją. Nie? No musiał polecić na dół. Ruch, chciałem kość kolejną. Ty, noc się robi, to może iść znowu sobie spanko. Najlepiej by było. Ty, tam w ogóle drzewo jak szybko wyrosło, co jest? Ty, jak ja je przed chwilą zasadziłem, co jest? Porąbane. No tak to nie chciało rosnąć wcześniej. Lisy! Ty, one moje żelazo trzymają. Oddaj żelazo. Daj żelazo. Masz patyka, stary. Daj żelazo. Oddaj to żelazo, proszę. Ty, kolejne. I złoto mi... Nie, dobra, to są złodzieje, nie? Nie wierzę w to. Skam. Nieposiłonym, proszę. A spróbuj mi tam skakać, dobra. Ty, bo ja tak sobie nie pomyślałem, nie? A co jak to nawet piorun pierdolnia? Ty. Może się nieźle zapalić, co? Bez kitu. Nie, jak ja to zrobiłem? Co? Jak ja zleciałem w dupę? O, spanko? Pyk. Pierwsza śmierć, nie? No chance. Jak ja to zrobiłem? No nie drapnął kości, nie w ogóle. A nie, jest kość. Z który to był? Jej, pokczyn! Gniewomir patrzy. What? Monster Party? What? O, co jest? Ej, siekiera mi się zniszczyła. Fuck. O, dobra, lol. Łatwo. Co to wybuchło? Nie fajne. Chyba otworzę szybko skrzynkę tutaj. Żelazo. Mam wszystkie poteki, nie mam. Dobra, git. Jedynka, można się bić. Co mnie tak wysadziło tutaj? Halo. Mam. Ups. Nie dropnął mi klatę. Freaking jeden. A, to mi się szybko jest. Boże, nie widziałem go. O kurde, to się creepery prespiły. Jest panko. No mam dwie kości, mogę prosić o swoich wilków, nie? Nice, mam dwa wilki już. Trzy wilki, dobra, pokazam. O, jest jaka skrzynka w ogóle. I jak będę za to postawił przy kurde... Powiedzmy, na przykład tutaj postawię. Dałem się na przykład pochodnie, jak to się rozpuści, to będzie z tego woda i potem ja wtedy nie skończę na źródło wody i mogę wtedy robić normalnie większą farmę, ty. Nie jesteś głupia. Ty, upgrade kolejny. Kupanie Deep Slate to bruch. Bruch moment. Pik. Ty, zrobiłem się ta woda faktycznie. Nice. Ty, to w sumie skoro jest Deep Slate, pewnie jest jakaś szansa na diamenty, nie? Tak stawię. Zakładam przynajmniej. Ty, diament, co jest? Zagapię się w ogóle, tak sobie siedzę, kopię i nagle diament. Pogchamp, ty, pierwszy diament, nice. To nie diament, pogchamp. Ty, na klip będę miał. Motyki mi dropną. Bo nad się zrobiła, więc możemy iść na spanku, a jeszcze szybko. Więc to wszystko wziął tak szczerze. Wziął to tam skrzynkę wykopał. I to sobie gdzieś położę tutaj jeszcze. I tak oto minęły moje pierwsze 10 dni na świecie One Block. Z powodu problemu z montażem zdecydowałem się podzielić całość z filmu 50 dni na 5 części, gdzie każda zawierać będzie po 10 dni moich zmagań na jednym bloku. Trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych części. Ojuuu.